Palec jest. Witam w naszej bajce, swój zagra na fujarce. Ciastki zostały ukradzione przez skrzaty babeczki. Zamiast zrobić samemu, zrobiłyśmy z gotowej mieszanki halloweenowej i nie odchodzą od tych środeczek, tych zewnętrznych firaneczek. Ale to nic, dzisiaj spotykamy się po to, by ozdobić ciastki dla zmarłych. Już jest pierwszy palec czarownicy. Dorota coś tam tworzy, ja tutaj mam... Ja próbuję uratować sytuację. Słuchajcie. Idźcie, zróbcie sobie dobrego drinka, bo nam dzisiaj bardzo potrzeba. My mamy... A czemu drinka? Dobra wódka, dobry alkohol, mocny alkohol. Rozwodniony, bo prowadzę program, więc nie będziemy tutaj robić jazdy alkoholizującej, a wy wam wszystkim. To jest również ofiara dla zmarłych. Część się wylewa. Część się wypija i właśnie takie uczty i biesiadowania w Halloween Wszystkich Świętych, Samhain, jak zwał, tak zwał, mają miejsce. My, słuchajcie, mamy już babeczki. Dorota robi te. Które babeczki? Te babeczki. Mamy takie, wiecie, gotowe. Tak. Gotowe. Znaczy upieczone przez nas, jeszcze takie fajne muffin. Jak to się nazywa? No, babeczki muffinki, no, papilotki. Papilotki z duchami. Te tutaj, które zostały dodane, one się odrywać. Cześć wszystkim. Odrywać nie chcą i będziemy ciastki dekorować. Bo słuchajcie, to jest stara świecka tradycja. Onegdaj na grobach przodków wszelkiego rodzaju uczty się odbywały. I tak jak właśnie mówię, te ofiary, czyli tytoń, alkohol, ciasta, no to jest takie bardzo, bardzo, bardzo starożytne, bym tak powiedziała. No i ej, dziuniek! No zobaczcie, jeszcze mi fartuszek z dziuniek zrywa. No w ogóle kosmos dzisiaj. A przypadków dzisiaj było dużo. Ja mam wrażenie, że przodki już sobie ciastki zabrali, bo słuchajcie, kupiłam jakiś tydzień temu hity, bo chciałam zrobić w masie ciastka, żeby poprzyklejać różnego rodzaju posypki, ale nie da się tego zrobić ze względu na to, że teraz hity spartolili. Ja wam pokażę. Miały być takie lizaki maczane w tym. Na siłę będę robić. Na siłę będziesz robić, ale tu nie ma kremu w hitach. Nie ma kremu w hitach, zobaczcie. Także nie ma dramat. Nic. Milimetr. No. A kiedyś to było wbite na takie centymetra. Widelczyki, miało być maczane, jakieś tam oczki dodane, różne dziwne rzeczy. No i oczywiście wzory halloweenowe, czyli duchy, nietoperze, oczka i wszystko, co jest straszące. Będziemy sobie robić i dekorować i rozmawiać o zmarłych. Ja tutaj mam przygotowane babeczki, a wy powiedzcie, jak jesteście przygotowani. Drinka to sobie zróbcie, bo dzisiaj był szalony dzień, naprawdę. Ku czci zmarłych. Słuchajcie. Mam kolczyki z czachami. Tu wszystko, wiecie, musi być. Mogłam jeszcze koszulkę z czachą założyć. Aczkolwiek pewnie bym jej dzisiaj nie znalazła. No i właśnie kupiłam te hity. I słuchajcie, tuż przed programem za 5:15 szukam, gdzie są te hity. Cała kuchnia przeszukana, nie ma hitów. Więc ja w samochód i dawaj, coś tam kupiłam. Potem hity okazują się, nie ma gdzie wbić widelczyka, zacnie. No ale tak od 2 godzin robimy takie babeczki, żeby je udekorować i to chociaż chyba jest to najlepszy pomysł. Powiedzcie, jak wy tam... Ja mam pierniczki, mówi smoczek. Super. Słuchajcie, ja zacznę od tego, że takim creepy kremem smaruję te babeczki, a potem tam jakieś posypki dodam, czegoś. Będziemy sobie gadać. Jak macie jakieś pytania, to również zapraszam serdecznie. Będziemy na nie odpowiadać. Chciałam włożyć krem do tylki i tak dalej, ale tylka się nie znalazła. Wszystko zgubione. Przodki już się zainteresowały. W zasadzie wszystko mamy zawsze i się kręci wszystko. Tak. I tylki, i zakrętki. Nie mogłyśmy znaleźć do miksera jednego tego... tego świderka. Świderka. W ogóle przodki dzisiaj, no nie wiem co jest z gwiazdami bądź z księżycami, ale jest śmiesznie. Dokładnie. Piotr się pyta, co sądzę o klątwach. Lubię. Ja robię palce czarownicy. Kupiłam takie paluszki czekoladowe. Słuchajcie, właśnie co do, może cośkolwiek się uda. Co do magii cmentarnej, to ja wam powiem, że jak poszukacie u mnie na kanale, to są 2 dobre filmy. Jeden wam udostępniłam na Szkole Magii Tarota Wróżki Anny, który mówi o tym, jak zachować się przed cmentarzem, że to tak naprawdę jest ziemia już tamtej strony, dlatego cmentarze zazwyczaj są ogrodzone.
Ja wiem, że stare cmentarze, na przykład, czy jakieś tam pożydowskie, poniemieckie, czasem nie są ogrodzone teraz. To nie jest dobre, tak Wam powiem. Dlatego, że nie ma tej takiej wyraźnej granicy energetycznej. No, tak jak drzwi są granicą energetyczną, tak jak okna są granicą między światami, tak samo cmentarne, chociaż paluchy wyjdą. Tak samo cmentarne bramy, tak samo cmentarne płoty. To była ta granica właśnie między światem ludzkim a światem duchów, światem przodków. Duchy dzielą się na dobre i na złe, dlatego na przykład dynie wystawiano rzeźbione w różnego rodzaju mortki, taka halloweenowa tradycja, wystawiano przed drzwi po to, żeby złe duchy, no bo wtedy, wiecie, to jest tak jak z OBE. Jeżeli coś jest dane, czyli ta zasłona między światami jest najcieńsza, to tak naprawdę będzie tak, że i duchy przodków, i duchy złe będą przez tą zasłonę przełaziły, więc te dynie były wystawiane po to, żeby te złe duchy się zmyliły, że to są ludzie, jeszcze je oświetlano, żeby błyszczały i świeciły, żeby złe duchy się zmyliły, że to są ludzie, przodki będą wiedzieć, gdzie wejść, nie? Przyjdą do swojego domu rodzinnego, natomiast złe duchy, Amba Fatima było i nie ma, znikną w dyni, pomylą się i tyle, tak dla zmyły były stawiane, też lampiony z dyni właśnie po toż są. No i ta właśnie ziemia cmentarna ogrodzona płotem, no królestwo duchów i to nie tylko królestwo przodków, naszych bliskich, naszych zmarłych, tylko również tego, co tam się pomiędzy czasie przyplącze. Dlatego wchodząc na ziemię cmentarną powinniśmy zachowywać pewne zasady BHP. Popatrzę, czy dobra. Patrz. Popatrzę, czy aby nie było. Ostygło i działa. Coś będzie z ciastek. Dramaty kulinarne dzisiaj są, naprawdę. I pamiętajcie, że jeżeli to tak jak wchodzicie do kogoś do domu i przekraczając próg grzecznie się witacie, ja już nawet nie mówię o magii cmentarnej, o której zrobiłam jeden film, nie podając przepisów, bo nie chciałabym, żeby jak na przykład ogląda jakiś 16-latek, nagle sobie pomyśli, że jaki z niego wielki satanista i zacznie robić magię cmentarną, to zgubiłam wątek. Tak, aha, że a propos magii cmentarnej, tam jest tysiąc i milion zasad, tysiąc i milion przepisów. Bardzo lubię magię cmentarną. Magia cmentarna i leczy i szkodzi. A propos, co myślę o klątwach, no najlepsze klątwy robi się właśnie przy cmentarzu. Tylko wiecie, w dużej mierze, jak ktoś, bo ja mam mnóstwo osób, które piszą do mnie spanikowane, że ktoś zakopał moje zdjęcie na cmentarzu. Ja sobie myślę, to niech i 15 zakopuje. Jeżeli nie zna dogłębnie zasad, nikt go nie wprowadzał w tą magię cmentarną, to on sobie zakopie na swój pochybel takie zdjęcie, dlatego że jedną z takich zasad jest na przykład witanie się i ofiary. To nie jest tak, że pobiegnę sobie na cmentarz, zakopię sobie czyjeś zdjęcie i klątwa zacznie działać. Ja to już jest praca ze złymi siłami, z panią cmentarza, panem cmentarza. To już są takie energie, bym powiedziała, lekko nieczyste. No, znać się trzeba. Cmentarz się długo oswaja, słuchajcie. Jak się jest czarownicą, to się wie, zaczyna się. Parę lat trwa takie oswajanie cmentarza, oswajanie grobu zmarłego, z którym się popracuje, Także tutaj to nie jest tak, że sobie pobiegnę, zakopię i ten. My robimy te ciastki, słuchajcie, po to, żeby troszkę zeźreć, można, nie powiem, że nie, ale również po to, żeby na przykład postawić na grobach naszych zmarłych. I ja rozumiem, że ja program wcześniej, bo też nie będę Wam zagracała tego przedświątecznego klimatu, jak gdyby, bo to nie o to chodzi, ale myślę, że część z Was może te ciastki dla zmarłych udekorować, zrobić właśnie z przeznaczeniem dla zmarłych typowo tuż przed świętami. I po jednym takim ciastku na grobach bliskich swoich zostawić. Pamiętajcie, że nasi bliscy, jakkolwiek oni nie byli... Dobrze wygląda. Jakkolwiek by oni nie byli za życia, czy źli, czy dobrzy, to tak naprawdę tam po śmierci, jak to moja babcia mawiała, dupa nie rządzi. No, tak naprawdę wszyscy jesteśmy iskierkami wszechświata. I generalnie nasze przodki
No to już by musiała być jakaś dobra patologia, żeby nam szkodzili, ale to naprawdę to musiałaby być osoba, w której tam duszy, jakieś demoniczne zalążki są. Także w takie rzeczy to bardzo rzadko się zdarzają. To przeważnie te przodki nasze pomagają, więc takie nakarmienie symboliczne przodków, przecież nie chodzi o to, że oni zjedzą. Pani mówi, pani chce, pani tutaj się... Bo mi ręka jakaś sypie posypkę normalnie. Bo jak przy okazji się przyczepi. Bo przyczepi się. Aha, no bo to już nie mam co robić teraz. No. Dobra, posypku. Posypku wygląda bardzo fajnie, posypka wygląda. I nasi zmarli generalnie nam pomagają. Także te wszystkie ofiary, światło, tak. Aha. Dobry trunek zawsze. Wszelkiego rodzaju jedzenie, szczególnie słodkie, bardzo lubią. No i przy okazji też to są ofiary dla cmentarnych duchów pilnujących cmentarza, nie tylko będących zmarłymi. Też Wam chciałam powiedzieć jeszcze nie tyle o magii cmentarnej. Nie tyle o magii cmentarnej, co o a propos duchów, jak ja to rozumiem, bo bardzo często jest tak, że ja Wam mówię, że po śmierci stajemy się najcudowniejszą iskierką wszechświata. Ja uważam, że właśnie nasza dusza w ten sposób działa. Ale jednak, jako że jesteśmy na tym świecie fizycznym, to jakiś rodzaj, jakaś cząstka, jakiś kawałek naszej duchowej osobowości, mam wrażenie, że zostaje. Stąd też może te ciątające się duchy w tym życiu, tego typu sprawy. Bo Wam powiem, że wydaje mi się, że ta dusza to idzie tam, gdzie iść powinna. Tam pobieramy po drugiej stronie nauki, tak mi się wydaje. A ta dusza, to ja mówię, to te powidoki, no to jest taka jakaś nić łącząca nas z pomiędzy fizycznością a niefizycznością. A to, że przodki pomagają, no bo jednak istnieją jak gdyby po tamtej stronie, więc przypuszczam, że pomagają, bo więzi krwi, więzi genetyczne, więzi karmiczne, ponieważ my wcielamy się zazwyczaj w takim jednym okręgu na zasadzie, no gdzieś tam mieszamy się w rodzinie bardzo często, czy to pokoleniowo, czy to na zasadzie ktoś sobie odczeka i się potem pojawi, więc tak to wygląda. Pilnują, bo pilnują jak gdyby swojego rodu. Czemu mają tego nie robić? Tak to mi się wydaje. Witam wszystkich, co dołączają. Ja widzę, że Wy nic nie mówicie, kochani, a ja tu już, słuchajcie, jestem w creepy halloweenowym nastroju z duszkami, polewą, zieloną, pomarańczowym czymś, ale zaczyna to nabierać barw i wyglądu. Mam jeszcze posypku. To nie do tego. Nie do tego, do tych nieszczęsnych ciastek, które nam wyparowały jedno. A ja teraz pochwal się tym, co zrobiłaś. No piękne są. Tak, także. Słuchajcie, część na pewno można zeźreć, ale wybierzcie sobie jakąś część, ile tam przodków macie, grobów samych. Postawcie sobie ciastka na ołtarzu, jeżeli teraz z nami robicie, i w dniu pogrzebu, chciałam powiedzieć, wróć. W dniu Halloween, Wszystkich Świętych, po prostu zanieście na cmentarz i zostawcie tam, gdzie powinno być. Także my mamy już część taką. I teraz będą te dzikie hity, nie? Tu mamy, słuchajcie, posypkę. Tu nam zostało zielonego, to nam się może przyda do tamtych babeczek, nie? Do tamtych mam inną glazurę. Nie przyda nam się. Taki smuteczek. Teraz te hity, które nie mają... Tam są miejsce. Aha, kuchnia duża, a jednak. Dobra. Spróbuj. Patent był taki, żeby na tym patyku... maczać te nasze dziabongi i w posypkę. Nie? Oczki próbowałyśmy znaleźć. Zapomnijcie. Nie ma. O, widzisz, działa. Także. No, tak działa, trochę coś dzwoni. Proszę mnie nie dzwonić. Sobota, dzień jest wolny. Cześć, dziewczyny, ja właśnie tu nic nie odpowiadam, bo ja chcę zrobić. O, tutaj. Zobaczcie, już mamy creepy ten. Oczki będę robiła, chyba trochę wyschną. Ten. Tutaj muszę postawić taką. Dasz radę? Nie. Hop. No, trzymam. Tak, dobra. Dzisiaj jest dobry dzień, słuchajcie, ja Wam powiem. O.
Ale przecież też można spolizać. Bardzo dobre. Idziemy do kupy, byliśmy w Lidlu, nie? Nie, w Lidlcie. Bardzo dobry kremik. Ja Ci zaraz dam ten sam. Zawsze chciałam się nie wziąć. Pymotki. Także tak. Będziemy robić. Postaram się nie upaprać wszystkiego. Wiadomo. Dekorowanie ciastek, jak macie dzieciaki. To myślę, że można by było naprawdę zacnie podekorować. Posypki zielone z pomarańczowym. Zielone od zielonego kociołka wiedźmy. Takie ciastki na patyku. Zawsze można tam zmarłemu do groba wsadzić. To będziemy to strzepywać, nie? Tak. Asia nas zabije. Asia numer 2. Mhm. Tu mam jeszcze drugą polewę. Zaraz ją spróbuję. No, taka mniej... smaku są pycha. Mhm. Dills Rules. Dobra, ci chciałam robić zdjęcia. Jak ty to? No, ale niestety... Ta nie, ta biała, tylko spróbuj jeszcze tą karmelową. No, już patrzymy, bo jeszcze mam karmelową. Ja ją spróbuję najpierw ręcznie, bo to wiecie, czy aby nie mdłe, koniecznie. Kwaskowe. Karmelek jest dobry. No tak powiem szczerze. Tak trochę. Czyli ta czekoladowa się najbardziej nadaje. Czekoladowa się najbardziej nadaje. Tutaj będziemy musiały zrobić jakieś użytki. Z to tego. Się zrobi. Niedługo jest imprezę, się zrobi z tego. Użytki będą. Na muffinki, babeczki. No. Takie tam. Różne inne. No, w sumie rację. To się nie zmarnuje. Mm. Dekorujemy ciastki. Ja bym chciała, żeby one wyschły, bo ja bym jeszcze jakieś oczki dorobiła, tak, bo fryzurki już są, nie? Cztery chyba zrobię, wystarczy, wiesz? Mówisz? Tak. Bo to, o, widzisz? To musi tak wyschnąć. Ja Ci za chwilę tamto zrobię jeszcze. Mamy, zobaczcie, o, cztery takie mordki. To znaczy jeszcze bez mordek, ale już z włoskami. Pychota. To się tutaj trochę odłożę. Ale mówię, dzisiaj to był taki dzień, że po prostu wszystko poznikało. To był szalony dzień. Czas w ogóle uciek, tak, że myśmy wstały, jest 2:15. Wróżko i Błowatku, pomieszajcie szybko polewę w kubełku, będzie bardziej miękka. Ja tu już jest podgrzane, mieszane. Słuchaj, my tu już od 2 godzin próbujemy, żeby to miało ręce i nogi. Ja mówię, nie robię programu. Basta. A Dorota mówi, będziemy ratować. A ja mówię, basta, żadnego programu. No i to taką. I teraz wiecie, dzięki komu macie program, nie? Tak właśnie, bo ja już po prostu mówię, wszystko już było nie tak, jak być powinno. I histeryzję. I histeryzję, nic nie mogliśmy znaleźć. W ogóle jeszcze patrzę, muszę telefon doładować. Świetnie. Czy macie jakieś jeszcze pytania a propos... no i właśnie jak wchodzimy na ten cmentarz, przywitajmy się przede wszystkim. W ogóle też w tej magii cmentarnej jest tak, że dobrze jest symbolicznie zapukać przed bramą cmentarną i dosyć symbolicznie powiedzieć dzień dobry, nazywam się, wchodzę do swojego zmarłego, do swoich zmarłych. Tak powinniśmy robić przed każdym cmentarzem. Z tego względu, że wtedy jakby te energie, które tam rządzą, których to jest ziemia, nie czują się zaatakowane. Tylko to wszystko jest jakby ogarnięte. Jest dzień dobry, potem jest do widzenia. Także w ten sposób to wygląda. Co teraz robimy? Dorota coś miesza. Uparcie. Tak to jest, wiesz co, bo tak to jest, jak my zaufamy gotowym rzeczom. Tak, same jakbyśmy zrobiły te babeczki, jak my same coś... robimy, to ja bym już dawno miała zrobić. Bitą śmietanę z maskarpone, tak. Krem i cyk. Tak. A tu po prostu te gotowe... Chciały fajnie, nie? Chciałyśmy, bo takie były piękne pudełka w Lidlu, typu zrób babeczkę, będzie śliczna. No. A ostatnio to mi takie dobre babeczki wyszły. napiekłam. Pół zaniosłam do szkoły. Zjedli, znaczy dobre były. Małgorzata mówi, że ma mazaki cukrowe z zeszłych czynień, trochę wyschły, też muszę ratować. No właśnie takie trochę ratowania tu jest. Ja jeszcze mam mazaki. Proszę Cię bardzo. Tu są takie ciasteczka płaskie. O. I tak weźmiesz tą glazurkę. Dobra, tego ja już nie chcę, te cztery naprawdę wystarczą. Tak po prostu miało być, wiecie. Glazurkę, daj, pomieszam glazurkę. I tak łyżką połóż. I na to dam Ci te dynki.
I są dynki, są fajne. Glazurka. Jakbyśmy już dawno to miały naprawdę po ludzku zrobione. Dramat. No ale nic. O, tak trochę jeszcze więcej. Bo to ma imitować krew, tak? Blat. Tak, ze skrzypami. No. I zlatuje. I dobrze, że na talerz. I niech zlatuje. Ani to tak gęste, jak być powinno, ani cokolwiek. Dramat. Ale wiecie co? Robione z intencją, z magią. Z czystego serca. Z czystego serca. Zmarli nie powinni narzekać. Ostatecznie myślę, że w tych czasach zmarli nie wszyscy dostają ciastki, więc cieszę się, że się spotykamy w takim gronie i tutaj ciastkujemy. Wiesz co, mi się to przypomina. Daj mi. Mamy takie dynki. Z czego? Opłatka. Może to też się dawno. No, opłatek. Dawno nie miałam. Ja też nie. Oj, kiedy to było? Boże, kiedy ja byłam w kościele? Ja byłam jakoś w kościele. W kościele ja byłam ostatnio na pogrzebie. Właśnie chyba na chrzcinach. Znaczy ja byłam pod kościołem generalnie. Nie, jak mój chrześniak miał komunię w zeszłym roku, to ja nie przyszłam do. Ja właśnie byłam pod wszyscy kościołem. Wszyscy szoko, ja spokój, oddychać. Nie muszę. Zrobię rosół, nie? Ja byłam pod kościołem, a było takie piękne słońce, była taka ławeczka i ja sobie tak się rozłożyłam, tak i było cudownie, także tam w kościele nie bardzo. Jak wracam do Was, strasznie śmiesznie. A, właściwie to Wam powiem, że nawet jakbym, przecież Kościół nie parzy, nie? To jest odwrotnie. To oni przychodzą do mnie na kanał, mnie próbują nawracać, straszą mnie różańcem. Ja mam różańce nawet gdzieś. Lubię, dobra mantra, dobra. Taka może nie po mojemu, bo ja bym wolała zdrować gajo, nie? Łaski pełno. Ale umówmy się, koty chrapią, ale jak? No opłatek. Spróbuję. Normalnie jak na Wigilię. Przepraszam. Mam nadzieję, że zmarli nie mają smaku. Mają. Mhm. Dostaniemy. Wiesz co dostaniemy, nie? Nie jest to najgorsze, nie? Tak, Teges? Pamiętajcie, nie ufajcie gotowym produktom. Wygląda. Nie, no ładnie wygląda. A to jest wizualność, jest ważna. Jak pomidor z serem. U zmarłych. Ja jeszcze wezmę może tamtym oczki dorobię. Tym zielonym, bo takie są smutne. Może jeszcze czym posypię. Proszę. Naprawdę. Zobaczymy, jak to działa, bo tego jeszcze nie otwierałyśmy. Mamy pisaki, nie? Będziemy dekorować. Ty oglądał TikToka, to my pijemy herbatę. Herbatę w pracy zawsze. Nie, mówię tak, herbatę. Dobra herbata. O matko. Mocna herbata. Dobra ta herbata. Bardzo jest dobra dla zmarłych jako ofiara również. Zrobimy zieloną obwódkę, popatrzamy, jak to wyjdzie. Działajcie chociaż niech coś zadziała w tym naszym. Krypidomku. No coś działa. Przezroczyste, zielone, ale zawsze. O, powiem Wam, jest szansa na to, że będzie to wyglądało insta-friendly. Herbatkę. Tak, Antosia. Wiesz, o co chodzi. Szczególnie trudny musi być okres, jak Wam ktoś odszedł w tym roku, tak, nie? Bo to zawsze tak jest niefajnie. No. Ale pamiętajcie, że to my tutaj mamy problem. Tam to już nie ma tego problemu, nie? Tak mówię, jesteśmy najcudowniejszymi iskierkami wszechświata. Nie no, nawet to będzie wyglądać. Ja nawet spróbuję jednej. Z dzieciakami to jest fajna sprawa, nie? Jak ktoś ma z Was dzieciaki, to dobry jeszcze. Ubaw. Najgorszym wypadku. I oczku namalować. Oczku temu myślę, ale zobaczcie, tutaj mam takie dwie o. Z czarnym i z tym, no nawet tak ten. Tutaj. O, masz czarne? Podaj mi czarną. Proszę Cię bardzo. Oczków nie było nigdzie. Oczków nie było. W ogóle dużo firm nic nie miało takiego do posypek. Klara mówi tak, widziałam TikToka z herbatą. No psz. Ja się kryć nie będę. Jest to działanie magiczne, aczkolwiek jest wyjątkowe, bo sam hajnowe. A wy myślicie, że nasze przodki to... Dlatego ja na programach jem i się śmieję, jak mi ktoś mówi do tarota, brudnymi paluchyma. Tak było.
A ja mówię tak, przodki siedzieli, na grobach jedli, pili, gromady się w gromady zbierały, wszystko się ziarło, imprezy. A te mnie będą mówić, z czym ja do tarota, bądź nie, nie? No, więc po prostu... Dobra. Okej. Okay. Chociaż nas uratowały lekkie lukry z deals. Znaczy pisaki z lukrem. Bo drama była... Ale hity mnie zawiodły. Nie, no miało być wbicie widelczyka w... Wiecie, my to planujemy już długo, to nie jest tak, że to 5 minut, nie? Żebyśmy się obudziły dzisiaj. No. Dupa. Chociaż trochę kolorowo być. I w twarz, i w twarz. Pomarańczowy kolor. No i oczko mu zrobię na środku. Ja to się nawet cieszę, że my troszeczkę tak odgruzowujemy, powiem Wam, takie magiczne tradycje. Bo to święto zmarłych to mi się kojarzy od dziecka z robieniem kulek na cmentarzu. Kulek z wosku. Aha, tak, ojejku. I z żarciem, i z żarciem. Z żarciem mówię, z tym. Z tymi futrami. Ja pamiętam, ja paliłam na cmentarzu. Tutaj ktoś zapytał, dlaczego Kościół katolicki zrobił z tego takie poważne. Kościół katolicki ma. A, czerwone to bez sensu tutaj, bo nikt nie widział. To wszystko czerwone akurat. Kościół katolicki w ogóle ma tendencję do smutku. Przypomnijcie sobie radosny okres Bożego Narodzenia i pieśni z tym związane. Przybierali do Betlejem pastek. Krypciastko. Dramat. Kościół katolicki lubi się smutać, dlatego mamy źle w życiu. Jak wyrastamy w tradycji katolickiej, mamy się umartwiać. Mamy być niezadowoleni, mamy katować swoje ciało, a potem albo rosną, albo chudną, albo są chore. Także ta tradycja katolicka z gruntu jest niedobra, bo pozbawia nas dobrej energii, niestety. I wszystkie święta, które, no wiecie, poganie się generalnie radowali, Słowianie też, to też poganie, nie szerszy aspekt. Radość, zadowolenie, trochę pijaństwa, trochę takiego, wiecie, ja to mówię, jak Zagłoba, nie? A tutaj chrześcijaństwo, umartwiaj się, biczuj, zasłuż na Królestwo Boże. Szukaj, nie mam. Zasłuż na Królestwo Boże. My nie musimy zasługiwać. Albo teraz ktoś tam ze znajomych pokazał, nie? 120 zł w Radio Maryja i masz odpust zupełny. Ale to zawsze był handel odpustami. A to jest śmieszne. I Symonia, kiedyś to jeszcze gorzej było. Kiedyś to się ludzie zastawiali, konie, ziemię, klacze sprzedawali, żeby mieć szczapkę z drzewa Świętego Krzyża, gdzie odpust zupełny, zapewniony i prosto do nieba normalnie. Poganie mają w ogóle zupełnie inną estetykę. U pogan tak naprawdę najważniejsza była doczesność, bo tą doczesnością, radością, dobrą energią. No potem się przechodziło równie radośnie do Walhali, no po prostu. Dobra, wiem, że nie Słowianie Walhala, ale takoż byli, słuchajcie. I tyle z hitów. Będzie płaska. Nie ma, ale nie ma w ogóle kremu w tych ciastkach. Nic. Nic to, zjemam bez kremu. Ale moje creepy ciastka z dyńką są fajne. Znaczy ja Wam powiem, że dramatycznie to jest niefajne to, że nic się nie udało tak jak chciałam. To nic. Ciastki upieczone, cały dom ciastem pachnie. Tak, krem się trzyma dobrze. Lady, mój mama też słucha, ale Instagrama nie obczaja. Matko droga, drogiej naszej Lady. Czasy są takie, że obczajać Instagramy trzeba, TikToki trzeba, Facebooki trzeba, a nie na zasadzie, tam mam 15 lat więcej niż moje dziecko i będę nie obczajać, bo mi wolno. Biegniemy za naszymi czasami i nie marudzimy. Temu oczku. Oczko temu misiu. Ponieważ, iż dlaczego? Bo takie są czasy, no. Także droga mamo, to nie jest wymówka, siadasz, klikasz, nic nie przeklikasz. Ty się nie bój, bo tu się nie da tego popsuć. Ja to tylko czasem sprawdzam, czy się coś po taniacku nie nagrywa, bo to różnie może być. A, no a w ogóle jeszcze wczoraj było najśmieszniej, bo kompletnie mi... Wszystkie te messengery i coś tam, jakieś dramy mi się działy internetowe w ogóle. Nic nie wiem. Facebooki nie chciały mi umieszczać rzeczy. Dramat. No trudno było wczoraj. No.
No słuchaczcie. Słuchaczcie, wyglądają zacnie. Czy sakramenty zamykają czakry? Zamykają. Nie każdemu. Nie zawsze na zawsze. Można pościągać sakramenty. Nie radziłabym robić apostazji, ponieważ w kościele... Chociaż tyle ludzi robi, dużo ludzi nie nadążają. Dobra klątwa, niezła. Chodzi o to, że każdy akt apostazji, czyli wyjścia z kościoła, nie jest to zmienione w prawie kanonicznym, niestety. Jak wiecie, kościół jest bardzo ciemnomagiczny. Związany jest niestety z rzucaniem klątwy na delikwenta, bo wiecie, kiedyś taki sobie tam chłopek, Jan Roztropek, on apostazji nie zgłaszał. Nawet nie wiedział, że coś takiego istnieje. Chodziło się do kościoła, kropka, ale się na mnie chodziło różnie. Natomiast to było związane z władcami. Przecież korony carskie, korony królewskie nakładali biskupi, tak? Albo papież. Więc ważne było to połączenie państwa. Nie było rozdziału kościoła od państwa, tak naprawdę niby był. Tak jak teraz, nie? Ale tak naprawdę nie było. I jeżeli taki władca by zgłosił apostazję, to wszystkie te dziesięciny nie szłyby tam, gdzie powinny, czyli do Watykanu. Również ta dziesięcina energetyczna. Więc ważne było to, żeby straszyć, że jak będzie apostazja, nieposłuszeństwo, niezgodność, to niestety okaże się, że od razu jest klątwa rzucana. I to mówię, to chodziło o możnych. Dlatego zgłaszanie aktu apostazji do tej pory, że jesteśmy troszeczkę warstwowo równiejsi, to zgłoszę i mam większą świadomość, może świadomościowo, bo finansowo pewnie nie, magnacko również nie, ale świadomościowo na pewno, bo mamy dostęp do internetu, do czytania, tu możemy rozwijać tą świadomość, no to każdy akt zgłoszenia apostazji jest związany z klątwą, o tym się nie mówi. Tak ludzie tak, o, to ja się wypiszę. Nie takie to proste. Tym bardziej, że ściągnięcie klątwy kościelnej, no umówmy się, to jest organizacja, która 2000 lat prężnie działa. Ma za sobą mnóstwo energetyki, którą ściągnęła. Ma za sobą ludzi, którzy pracują na rzecz od zakonów, no w zakonach. No, co robią? No modlą się. Modlą się, czyli czarują, czyli robią magię. To, co Agata pisze z tą klątwą, co myśmy kiedyś też rozmawiali. Coś mi się zdaje, że Polska nadal ma klątwę rzuconą przez Kościół katolicki wieki temu. Tak, bo to nie było ściągnięte. Bo tu któregoś króla nam wykleli razem z państwem, ale to z drugiej strony podobnie jak historię 20 lat temu skończyła, nie pamiętam. Cesarz Wielkiego Cesarstwa Niemieckiego, może któryś z Fryderyków, to przecież on dwa razy był wyklinany i dwa razy w worku pokutnym jeszcze tam po Awinionach się poniewierał po to, żeby tą klątwę ściągnąć, bo to były takie czasy, że było niemożliwością mieć klątwę i rządzić. Nie dlatego, że tam piorun z jasnego nieba trzepnął, tylko dlatego, że ludzie nie słuchali takiego władcy i cesarza. Więc on tam podstępem się odklątwił, potem znowu coś narozrabiał, potem znowu go zaklątwił. No takie wesołe, wesołe czasy. To Polska na pewno ma klątwę, ale z drugiej strony, matko, my jesteśmy duszami i iskierkami wszechświata. Gdzie się urodziliśmy, trochę nabieramy tej energii ziemi, w której jesteśmy, ale umówmy się, nie wchodźmy w to po prostu. Bądźmy sobą. Tak mi się wydaje. Dobra, czy my jeszcze coś z ciasteczkami robimy? Możemy połowę zjeść. Właściwie to popróbujemy, nie? Znaczy zrobisz zdjęcia i popróbujemy, no. Bo... To już ktoś powiedział, że to wygląda jak pomidor z serem. To już, tak wiecie, z czego, to już wiecie, z czego możecie zrobić. Czekaj tu. Będzie do miniaturki. Do miniaturki, ale musimy być na szeroko. Czekaj, proszę tą brudną miskę tam, jak do miniaturki. Szerszy plan poproszę. To wstań, o. Znowu bajzel. Wszędzie bajzel. Ale na długość też mi zrób, bo tego filmu się pewnie nie ściągnie. To wiecie, możecie z sera z pomidorem zrobić. Dynki z sera, pomidor i będą kanapki dla zmarłych. Też dobrze. Zmarli podobno lubią ciastki. Dorota, częstuj się. Zobaczymy, jak smakowo ta sztuczność. Trzeba było po swojemu zrobić. Mhm. No ale kto to? Czekajcie, może chociaż dobre. Test, próba testu na żywo. Dobre. Same ciastka tak, polewa niekoniecznie.
Ale. Cześć Renata. No i dobra. Wszystkim jeszcze raz, bo mnie to ciągle wywala, ja to ciągle wchodzę z powrotem. Ciastka naprawdę są dobre. Takie kruche mocno. Potem pamiętajcie, że te dla zmarłych niech sobie poleżą na ołtarzu do tego czasu, ile to jest tydzień. No. A po co Claire urządza kolędy? Jak tam po co? Żeby kasę ściągnąć. Prosta sprawa. Renatka, nie płacz. Kiedyś było mniej ludzi. Trzeba było zajrzeć, co mają, co posiadają. To jest dobre. Permanentna inwigilacja. To fajnie wygląda. Bo patrzę, który kubek, wiesz, żeby nie dotykało brzegiem. Te są smaczne. Smakowite. Jeszcze te dzikie babeczki. Tam ci podam sekundę. Ja tu poodstawiam, słuchajcie, bo będzie sprzątania. No ale pamiętajcie, że dobre trunki również. No. Renatka mówi, że przegapiła, poprawię się na drogę. Super. Ale spokojnie. Przecież to no. Nie. Tutaj nie, to nie są obowiązki, wiecie. To nie była lekcja obowiązkowa. A już prawie nie zrobiłam. Bo wszystko było nie tak. Wszystko. Poznawczy. Ja mówię, Dorota, robimy drinka, bo tak naprawdę to chyba to nas uratuje. Będziemy whisky na groby lać, no, po prostu. Paluchy fajne. Babeczki fajne. Palucha spróbujemy. Trzeba popróbować, czy przodków nie utrujemy, nie? Próba testu. To straszne, w ogóle jest creepy. No, creepy jest. Ja muszę kupić te. Cukierki, bo mi się dzieciaki zapowiadają pod drzwiami w Halloweeny. Sylwia się pyta, czy polecam chrzcić dzieci, czy nie. 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 Denerwują mnie osoby, które mówią tak. A jak ochrzczę dzieciaka albo puszczę do komunii, to ściągnie pani pieczęcie? No to nie puszczaj, bo co, no bo wypada. Bo co, kim bo jesteś? Babcia chce. Bo babcia chce. I też mam wszystkie sakramenty. Znaczy, nie mam jeszcze. Ślubów zakonnych, ale to wszystko przede mną tak patrzę. Bo chrzest, bierzmowanie, ślub mam. Znaczy mam pościągane, ale jeszcze śluby zakonne mi zostały i ostatnie namaszczenie. No do tego ostatniego się nie spieszę. A jeszcze kościelne, kto wie. Ale wiesz, ostatnie namaszczenie niekoniecznie jest ostatnie, bo czasami ja masz parę. Tak, ale wiesz, no nie śpieszy mi się być chory. No wiem, w tym sensie. No. Ja wiem. Super paluchy, tak. Także paluchy wyglądają ładnie. Zaraz też będziemy robić zdjęcia. I jeszcze spróbujemy, słuchajcie, tegoż. Z duszkami. Chciałabym, żebyście tutaj z podziwu padli dla papilotek. Duszki. Też to my, kiedy my to kupowałyśmy? Teraz już jest nowy rok w tych wszystkich dealsach i różnych. Tak, już jest gwiazdka. Także naprawdę. To trzeba myśleć w ogóle w sierpniu, żeby zrobić babeczki w listopadzie. Hello. No. Dorota. Próbujemy. Oj, oj. To będzie drama. Teraz uwaga, tak się nie je na wizji, ale nie odchodzą te trytki, nie? Te trytki. O, te nie odchodzą. Bo nasze, co my używamy, to odchodzą. A te były chyba jakoś mało tłuste. Ja nie wiem, co one były. To no. Trzeba przerwać. O nie, poczekaj, jest lepiej. Tak? Może ostygły bardziej. No w ogóle już ofiara została spełniona, bo już się poparzyłam. Także tak się nie robi na wizji, pamiętajcie, to nie jest insta-friendly. Tak jak się nie je hamburgerów na ulicy, że usmarowane po uszy, nie? O, ale to wiecie, nawet, sami swoje. Nawet idzie. Nie jest najgorzej, słuchajcie. Wiesz, co to teraz wygląda? Jak grób. Ziemia. Ziemia i co, zielona posypka? Zgnite ciało. Spróbujemy zgnitać. Aż buzuje. No zobaczcie, czy to nie wygląda jak mały grobik? Nie, zmarli nie będą narzekać. Wolę nasze babeczki. Tak miało być pięknie. Ha. A myśmy się skusiły na cudze. No skusiłyśmy się, bo takie po opakowaniu ładnie to tak fajnie. Wiesz, opakowanie jest ładne, nie? Ale się dorwi teraz do tego. Zmarli nie będą narzekać. Spoko. Jednak dobrze, że ma whisky. Klara mówi, że paluchy wygrywają. Ja już nie mam. Ja już herbatę wypiłam. Zaraz dorobimy. Pić mi się chciało. Zaraz dorobimy.
OMG. A zaraz zrobię sesję temu wszystkiemu. Nie polecam. Nie, to polecam, bo bardzo są dobre te kruche ciastka. Polowy w Lidlu. W Lidlu macie. Opakowanie mamy? Tego? Halloween. Rozlewa się. O. Także to polecam. Smakowo. Natomiast babeczki wymieszajcie sami. Spróbowane. Krem jakby miętowy? Nie wiem, taki jakiś dziwny. Z Divisa te są dobre, smaczne są. Będziemy robić babeczki na imprezę, to będziemy tam ciapać, nie? Na 5 o'clock? No to już zaraz. O 5? Mhm. Nie, ja to normalnie to w ogóle, to wczoraj nawet mówię. Wypijemy coś, nic nie było w domu. Wszystko było, już na urodziny. Zakazane. Nie, no zakazane, bo na urodziny to nie ma to. Te są fajne. Posypię. To nawet jest dobre. Posypię te. A z grobu głos mi obgryzać kostek. Do paluchów. Dobra, Marek. Właściwie to ja Wam powiem, że ja bym wolała chyba zmarłym, że oni te ciastki lubią. Ja bym im zaniosła szynku. Połówkę. Połówka, no połówka to zawsze, nie, połówka to tak, alkohol lubię. Na pewno by wolał połówkę niż ciastko. Chociaż on lubił cukierki, o, cukierki mu muszę zanieść. Ale to nawet, śmiech śmiechem, to nawet nie chodzi o połówkę, tylko o tak właśnie whisky, bourbon. W magii voodoo podstawa, zażnięta kura, whisky i słodkie. Miałam kiedyś klientkę, która przyjechała stamtąd i mówi, to co widziałam, to mówi, to jest nie do uwierzenia, jak zmarli z grobów wstają i chodzą. No tak naprawdę. Magii wudu? Wudu. Są te rzeczy i to w do tych zrobienia. Czasach, nie tam, że to nie, było nie. Teraz, w tej po chwili. Prostu. I to osoba, która nie robiła sensacji, że tam o jakieś programy rozgłaszała, po prostu oko w oko, więc do uwierzenia. I cygaro. Tak. Tytoń bardzo lubią. Ja w ogóle polecam Wam na ołtarzu postawić Santa Muerte, bo to jest już ten czas przodków, czyli czy jakąś czaszkę, czy właśnie widobiznę. Podobiznę Santa Muerte, dlatego że to jest też pani cmentarza. Ona ich chroni i broni. To jest bóstwo, ale właściwie tu nie ma dobra ani zła takich pogańskich. Tam nie był nikt bardzo dobry, albo bardzo zły, jeżeli chodzi o bóstwa. A Santa Muerte w tym czasie bardzo chroni, broni, wspomaga przodków, wspomaga nas, więc też można jej wizerunek w ramkę położyć na cmentarzu. Ja nawet mam... Tu są bez paznokci, spodobra. Ja nawet mam właśnie w ramce Santa Muerte. No to jeszcze będę szukała. Nie, bo to jest jednak bóstwo, które w tym czasie dominuje. Bogini Morrigan, która jest boginią cmentarzy również, także można tutaj naprawdę poszaleć. Dobrze, moi kochani, mam nadzieję, że Wasze ciachy ozdobione. Jeżeli coś postawicie na cmentarzu, wróć, na ołtarzu z przeznaczeniem dla przodków, nie źremy. Tak jak nie źremy grześków, które są rzucone do rytuału Samhain. A jak zeżarliście, to odkupuj ta i normalnie niech to leży na ołtarzu i będziemy z tym działać. To też pójdzie na cmentarz. No były grześki, bo jakbyśmy Wam babeczkę wysłali, to chyba sztuczną, bo takiej to by się nie dało. I co? I będziemy kończyć. No, myślałam, że będzie dramat, ale powiedzmy sobie, że trochę się ciacha udały, zrobimy sesję zdjęciową. Chciałabym, żebyście pod, na Szkole Magii i Tarota pod postem umieszczali swoje rzeczy, które zrobiliście. Zaraz wstawię jedną babeczkę. No, to... bo to jest bardzo ciekawe. Zaraz, no damy sobie 15 minut i wstawimy no ładne tak, zdjęcia. Tak, no. Tak. Bo to jest bardzo ciekawe, co się tworzy tutaj w tejże kuchni normalnie. Tak. Także tak, ale smoczek mówiłam, grześki są całe, to dobrze. Ja po wysłuchaniu programu hrabiny o magii cmentarnej przestałam palić z rodzicami na grobie. W sensie może papierosa albo coś? Nie wiem. No szacun musi być. Grabarz ma prawo siedzieć na grobie, bo on od tej łopaty odejdzie, usiądzie, ale to jest pracownik, nie tylko nasz, ale ich również. Rodzina grabarza też ma taki przywilej.
Natomiast my musimy z szacunkiem, ich ziemia, ich wszystko. Poszukajcie na kanale Magia Cmentarna oraz jak zachowywać się na cmentarzu. Ja też tam gdzieś wrzucałam, bo to bardzo warto. Bardzo warto. Dobra, dziękuję Wam bardzo mocno. Buziakuję Was bardzo mocno. Zaraz będą zdjęcia na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny. Proponuję umieszczać swoje dzieła, nawet jak zrobicie za tydzień, w tygodniu. Fajnie by było, jakbyście dołączyli tutaj do tych naszych działań. Dorota układa paluchy w kociołku. W ogóle dziękujemy Pani Asi za to, że znalazła nam w dzisiejszej kociołki. To będzie wyglądało kiedyś teraz, nie? Super. Będą zdjęcia. Ja się z Wami żegnam i jak będą znowu jakieś akcje gotowawcze, już może nie takie ozdabiawcze, ale gotowawcze. Może jeszcze w tym roku będzie coś? Nie wiem, nie mam pojęcia, zobaczymy. Może coś wymyślimy, bo są jakieś tam listopadowe rzeczy różne. Też trochę podmagiczne, a jednak gotujące. Pamiętajcie, że magia dzieje się na co dzień. Magia kuchenna jest mocną magią, tak jak magia zielona. Magia dzieje się naprawdę na co dzień. W każdej czynności, jeżeli zaklniemy magię, staje się ona magiczna i to jest chyba takie najważniejsze. Buziakuję Was bardzo mocno. Do zobaczenia, kochani. Smacznego i pamiętajcie, to, co się znajdzie na ołtarzu, jest dla zmarłych, resztę można zeźreć. Tak? Ja, jako że iż cmentarze odwiedzam w innych celach niż świąteczne, to zazwyczaj sobie tak po jednym zostawię, tak jak miałam takie duże ciastko w tamtym roku. I ja palę świece, palę znicze w domu, bo mam ołtarz dla zmarłych wtedy. Bardziej tak lubię, nie lubię tłoku, nie lubię ludzi na cmentarzu, nie lubię takich rzeczy, ale jestem dziwna, mogę. Natomiast wiem, że to jest na zasadzie, a właśnie, ochrzczę dziecko, bo wypada, a pójdę na cmentarz, bo wypada, a matka idzie, trzeba ją zawieźć. Są powinności pewne. Ja, u mnie w rodzinie mnie już znają, takie mało powinnościowo. Nawet nie pytają. Nie, nie pytają się. Też już kręcą nosem. Ale to wiecie, to jest taka praca i jakby tak to wygląda, natomiast ja rozumiem, że w normalnym życiu robimy kompromisy. No, dokładnie. Nie, no bo takie życie mam. Takie życie mam. Także tak. Ja po prostu nie chodzę na cmentarze w momencie, kiedy jest tam mnóstwo ludzi, dziwnych energii, pijaczków, pań z futrami i w ogóle. Nie dla mnie. I to rodzina wie, ja wtedy tutaj czynię i tworzę. No, także to, co na ołtarzu, do tego klu, to jest dla zmarłych, nie źremy. Resztę możemy zajrzeć. Buziaczki, do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo. Pa, pa. Teraz znowu będę szukać, gdzie Was wyłączyć.